Dobra, Cloud zakontraktowało Nikitę, stary. Instagram, Cloud. Cloud MMA. No i to ciekawe jest pod jednym względem, że jeśli chodzi o ogłoszonych ludzi, czy masz Neymana, który no niewątpliwie jest w swoim prime popularnościowym, bo Neymana się kurwa nie lubiło po prostu, nie? W internecie. I on tam przychodził na jakąś galę, i on się bił na jakiejś gali, ale to wiesz, to tak się brało to Neymana tylko po to, żeby był jakiś wróg publiczny, który mógłby robić zatarcze, nie? No ale powiedzmy, lepsze występy i lepsze występy medialne przede wszystkim tak trochę odwróciły tą kartę. No i też kurwa nie bije się z byle kim, nie? Fonfara to nie jest byle kto. 25 tysięcy tutaj jest serduszek. Labryga Crazy. To jeden i drugi bardzo duży szacun ma. Coś się tu Denisowi stało, chyba mu szyli usta. Bardzo się ich lubi. Fuj się ich lubi. Jednego i drugiego. Zbigniew Bartman. Siatkarz, sportowiec, coś tam. Patrycja Wow napisała, wieja. 17, 18. Nikita. 4 godziny 45. Oby tylko nie zwiała. Jakieś inne takie. Mocium Panie. Nie wiem, co to jest Mocium Panie. Nie jest do tej dziewczyny, ale promowanie takich postaci daje zły przykład młodej widowni. Osobiście nie wykupię waszej gali, niestety. Niezła promocja patologii, tracicie widzów właśnie. XD. Ale oni nie mają widzów, bo oni jeszcze nie mieli, kurwa, wydarzenia żadnego. To jak mogą mieć widzów? Cios poniżej pasa. Okej. O nie, już mi się nie podoba ta federacja. Jak można promować taką patologię? Miałem w malutkim stopniu nadzieję, że ta federacja będzie jedną z normalniejszych. Myliłem się. Tu jest ogólnie... Łukasz ciekawą tezę rzucił, bo ja właśnie, tak jak patrzyłem, co oni robią w tym klaucie, tak mówię, kurwa, co oni tu, to jest jakiś klub emerytów z innych sportów? No bo wiesz, Fonfara z bokserskiej emerytury, Bartman ze siatkowej emerytury, Neymar też z emerytury, ale on jeszcze tutaj dla żartów sobie ten, Peszko coś tam o żyle się mówi, i tak dalej, a tu nagle, wiesz, i ponoć oni nie chcieli Jacka Morańskiego, ponoć, tak słyszałem. Czy to jest prawda? Nie wiem, bo w międzyczasie on już był podpisany w prime, więc ciężko mi powiedzieć, kto tutaj nie chciał. Kubiks przesyła 4 zł. Ale pewien dziennikarz mi tak powiedział. Groszy. Bazyl, przynies mi, bo ci zajebie. Okej. Okay. Chyba i Nikicie chyba ten psychotrop rzeczywiście ukradł tego Instagrama, bo ma nowego, nie? Ravenclaw. Klaudia, co ty robisz? Widzka nasza. Moderatorka z YouTube'a. Ona się pojawiła kiedykolwiek na Kiku? Nie wiem. No kurwa, to takie to dziwne jest, nie? Ciekawskim Bartman będzie się napierdalał. Tak szczerze, jak wczoraj popatrzyłem na Bartmana, tak patrzę, mówię, kurwa, że Jerzy Janowicz by tam pasował. Tylko jakby ja nie wiem, w jakim stajcie jest Jerzy Janowicz odnośnie freak fightów, czy on chce się bić, czy nie, ale wiesz, kurwa, długie łapy, jak se kurwa wypierdolą as serwisowy z ręki czy z rakiety. To ten Bartman? No siatkarz. Siatkarz, były siatkarz, teraz zakończył karierę. Lexi Twitter odpowiedziała ponoć temu. Szalonemu tańculi. Reporterowi. Okej. Okay. Kurwa, wiedziałem, że jak się dzień zaczyna przebitą oponą i kontuzją, to będzie tylko gorzej. Okej, okay, to jakaś jest ta nitka.
Gorzej może być jeszcze tylko jak ciebie ogłosimy. Jeśli po tym, jak zakończyła się moja współpraca z Fejem, uważasz, że nie będę pisał, co mi się nie podoba, a tylko lizał dupę i przyklaskiwał federacji, to mnie z kimś mylisz. Ale ja tylko wyraziłam swoje zdanie. Pisz sobie, co chcesz. Ja też będę. Takie stanowisko mi pasuje. A tu coś innego jeszcze. To może nie ogłaszacie. Może nie. To taki fok dziewczęcy, czy decyzja w federacji? Przekonasz się. Okej. Okay. No nie wiem. Tak pierwszy raz widzę, żeby jakiś włodarz federacji się w takie gówno burze babrał. Z drugiej strony nie często też, bo szalony chyba jest w klaucie, nie? Tak jakby wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że niby ma się tam bić. I żeby tak podważać jakby decyzję na samym starcie, taki delikatny bojkot. Nie jawny jakiś duży, ale taki kurwa, no nie za... No niedobrze to wygląda. Jerzyk by go rozjebał? No oby, nie? No. I by było wstyd, że lekcja jest twoim szefem? Nie! A wy co myślicie o Nikicie? Bo ja wam powiem szczerze, że jak tak popatrzyłem tak w ostatnich dwóch dniach, bo najpierw wyszedł pierwszy vlog z Marbei od Amadeusza Ferrariego, a jeszcze chyba dzień wcześniej, bądź dwie doby wcześniej, był live Amadeusza, jak jeszcze był właśnie w Marbei, z Sentino i z Nikitą, jak tam chodzili po Paso Maritimo w Puerto Bano. I strasznie nie bali tą Nikitę, nie? Strasznie nie bali tą Nikitę. I tak kurwa, wiesz, wyszedł jeszcze ten film, nadal jebali tą Nikitę, jeszcze ten cios odpierdolił, to już zaczęli jebać całą ekipę Ferrariego, która tam pojechała. W międzyczasie też te problemy Trumana się zwiększyły. Tej zabrali Instagrama, tam chyba TikToka, czy TikToka nie, no ale tam widziałem, że psychotrop to tłumaczył na tym, że ktoś jej, że na czyjś telefon to było i że jej to zabrali. No i chyba tego nie chcą oddać, pomimo że mówili, że jej oddadzą. Że nie chcą mi tego oddać, to mówię, no to ona już kurwa się skończyła. Bo tu była bardzo przespana szansa. Tu bardzo przespana szansa, wam to mogę narysować. No. A tutaj nagle na klaucie. Tak szczerze, to ja nie wiem, czy Nikita jest potrzebna klautowi, ale jeśli klaut będzie w miarę normalną federacją, wiesz, że będą tam sprzedawać parę set tysięcy, że nie będzie tam, nie wiem, że nie zrobią z tego MMA VIP, a raczej nie powinni, skoro biorą sportowców też, to na ten moment Nikita to jest jej ostatnia deska ratunku, żeby się utrzymać na powierzchni. Typiara ma 19 lat, miała przejebane w życiu, jest z patoli, miała jakieś problemy psychiczne, nie ma co jej oceniać, na razie potrzebny jest czas. Co ty frenzy kurwa piszesz? Pierdolnięty kurwa jesteś jakiś, czy o co ci chodzi? Czy będę oglądał konfę Klauta? Nie wiem. 12 lipca o 20. Nie wiem. Myślę, że na razie nie. Nie są prowadzone żadne rozmowy w tym temacie. Poza tym chyba ja już nikogo też w tym internecie nie obchodzę na dużą skalę. Jest to też spore ryzyko, bo chuj wie, co oni tam jeszcze odpierdolą do tej gali. No ja wam powiem jedną rzecz, nie? To jest kadr z jednego z filmów, z takiej serii na pewnej stronie. Tutaj jest taka Węgierka. I to strasznie pojebane jest, ale ja widzę tu pewną analogię, stary. Bo ona chodziła i była prowadzącą takiego formatu Money Talks. I ona na przykład podchodziła niby do randomowych ludzi i mówiła, czy nie wiem, tam za 500 zł będziesz mu robić loda. I na przykład dziewczyna mówiła, no dobra. I ona na przykład potem jako reporterka jakby relacjonowała to zdarzenie. I to jest analogiczna sytuacja, kurwa, że pieniądze przemawiają, tak? No. O. Nie miałem chyba na tej stronie. Dlaczego tak głęboko zagłębiłeś się w tę historię? Ja bym
kurwa, no wiesz, wiesz jak jest. No powiem tak, no, może się odezwą, to porozmawiamy tutaj na jakiś temat, co nie jest jednoznaczne, że mnie da się kupić, tak? Czekaj, zapytam kogoś, czy wie może, z kim Nikita się bije. No ja nie wiem, no Nikita mogłaby się... Kurwa, kurwi mi niestety do Queen of the Black, tak szczerze. No chyba, że aż tak bardzo nie chcą mieszać, kurwa, gówna patykiem. Jedyna fajna walka, którą z chęcią bym zobaczył, to by była z Małgorzatą Zwierzyńską. To wtedy rzeczywiście ten... To wtedy rzeczywiście bym, kurwa, wydał pieniądze i oglądał to z miłą chęcią. Siostrą Lexi się będzie bić i Motiną? Nieciekawe. Nieciekawe. Najważniejsze jest to, że ludzie to kupią, bo oni będą chcieli zobaczyć ten. Ale patrzcie, jakby jest Nikita, nie? To na takim wykresie można łatwo ten. Tu jest Nikita. Nie, tu jest czas. A tu jest miłość ludzi. Miłość ludzi. I powiedzmy, że pierwszym tym to jest U11, tak? A nie, to jednak U2 było. No jest tak zwane U2. No i ona, wiesz, ona tak, o, se tu jest. I nagle tu się dzieje tatuaż. Tu się dzieje tatuaż. I ona idzie do góry, nie? Ale tu wychodzą pierwsze komplikacje. Bo najlepsze było to, że jak ona dołączyła do ekipy Ferrariego, to było, o fajnie, ktoś jej pomoże, uciekła z patoli, ale zaczęły się pierwsze komplikacje, czyli między innymi jakiś screen, co ja udostępniłem, czy ludzie, którzy jej zaczynali atencyjność i to trochę wyhamowało, ale nadal wzbudzała zainteresowanie i uśmiech ludzi. I potem się drugie komplikacje pojawiły, a mianowicie okazało się, że ona, kurwa, nie ma totalnie nic ciekawego do powiedzenia. Nic. Oni robili te live'y, na których było, kurwa, było w chuj ludzi. I ona albo sobie zaprzeczała, albo nic nie mówiła, tam Queen of the Black jeszcze mówiła, że jakiś mefedron, kurwa, jakiś długi, coś tam. I zaczęło to iść w dół. To nie powinno mieć ogólnie miejsca, bo nie możemy się cofnąć w czasie, ale mi myszka spadła z podkładki tutaj. I Marbella się... Marbella się wydarzyła. I wiecie, co się wydarzyło? Dosłownie nic, kurwa. Tam okazało się, że ona jest nieciekawa. Naprawdę, kurwa, jest skrajnie nieciekawa. I nadal to szło w dół. I ja myślałem, że w momencie, jak tu się wydarzyły socjale, że jej to zabrali, to ona już, wiesz, to ona już po prostu przepadnie jak śliwka w kompok, wiesz. Depresja, koniec. Znaczy, że depresja, że kurwa, mogło to źle zabrzeć. Nie chodzi mi o depresję, o chorobę psychiczną, tylko o depresję, o takie załamanie, kurwa, wiesz, takie pikujemy w dół, nie? No. Ale nagle się pojawił Cloud i oni ją, kurwa, zaczynają stąd wyciągać. Ale zobaczymy, na ile ją wyciągną. No. Tak szczerze... Muszę coś zrobić tutaj specjalnie dla Klauta. Cloud MMA zostało nominowane w tym momencie do nowej
do nowej nagrody, którą właśnie wymyśliłem. Do brązowej łopaty ulepionej z gówna za odkop gówna influencerskiego. Gratulujemy i miejmy nadzieję, że nie będziecie już takich rzeczy robić. Czekajcie, bo wiadomość audio dostałem, być może się czegoś dowiem. Dobra, niestety nie mamy na razie informacji, ale już jakby zapytania poszły szerzej. No. Wymienisz jakąś topową polską influencerkę, która jest ciekawa i ma dużo do powiedzenia? No właśnie, nie ma takich. Powiem tak. Jeśli topowe polskie influencerki nie mają nic ciekawego do powiedzenia, a są topowe, to znaczy, że nikt ich kurwa nie chce słuchać. O, kurwa, ja powiem tak, to może jest seksistowskie, może nie jest, ale prawda jest taka, że topowe influencerki w Polsce to są albo osoby znane z tego, że mają znanego faceta, albo z tego, że pozują, kurwa, ładnie do ubijania śmietany, no. A jak jest jedno i drugie, to już w ogóle. Więc, no nie wiem, no. No nie wiem, w sumie tak teraz, tak moja ostateczna opinia odnośnie tego, że oni ją wzięli do tego klauta, jest taka, że uważam, że nie jest to najgorszy ruch. Uwaga, ja nie mówię, że on mi się musi podobać. Ale nie jest najgorszy. Bo ona, tak jak mówiłem o Neymanie, ona wzbudzi kontrowersje, będzie dużo osób, które kupi galę, żeby zobaczyć, jak się potyka. A powiem tak, a historia polskiego internetu pokazuje, że często jest tak, że ktoś z jeszcze gorszej patoli jest znany i z jeszcze gorszego zachowania i jest jeszcze gorszym człowiekiem, a i tak ludzie chcą oglądać i śledzą tą osobę. Żeby ciosa nie wzięli, no myślę, że cios już by był strzałem w stopę, bo cios wiadomo, że bije się źle, bo ma 1-4, nie? Że nie przyjeżdża na galę i tak dalej. Czy tam wychodzi z gali. No i walka ciosa była w moim odczuciu oczywiście ciekawa tylko z kimś z Magikali przez to, że przez Nikitę, nie? Tak poza tym to moim zdaniem nie ma innej fajnej walki, gdzie mógłby mu umieścić Adriana Ciosa. Ten Łukasz Magikal jeszcze ujdzie, no ale z Danielem to by była jakby wtedy rzeczywiście, nie? Tylko rzeczywiście też jakby musiałoby się w końcu potwierdzić, że Adrian Cios jest z Nikitą. Bo jakby to tutaj też jakby ta... Wiesz, ta sobie pojechała do Marbei, on niby trenował, nie poszedł na galę, ta niby była w psychiatryku, jakaś próba samobójcza, potem to nieprawda, potem to prawda. Wiesz, o co chodzi, kurwa, że tu już, że to ogólnie taki intensywny ten temat jest. Więc no. Czy warto wspierać Cloud? To też jest dobre pytanie. Po ogłoszeniu Nikity. Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Wiesz, bo ja mam cały czas przed oczami to, jak 4 lata temu, 5 lat temu Fame bierze Martę Linkiewicz, znaną z tego, że temu ciągnęłam, temu dałam, temu lizałam. Ze skrajnego upijania się na Instagramie, kurwa, i wiesz, Living La Vida Loca, kurwa, Ricky Martin. A teraz po paru latach jakby jest wzorem do tego, jak, wiesz, jak się zmienić, jak zapierdolić Redemption w grze życiowej. No, czy ona może się zmienić? Ja myślę przede wszystkim, że ona jest głupia. Ale nie głupia taka, że o kurwa idiotka, coś tam ten. Tylko, że ona jest głupia, ona jest, wiesz, niewykształcona, nieoczytana, ma zerowy zakres wiedzy. Linkiewicz opierdoliła bogatym raperom z USA, Nikita opierdalała brudnego śledzia Magikala, to kilka leveli niżej.
A Linkiewicz niby jest, no właśnie, stary. Linkiewicz wbrew pozorom tym swoim tupetem i tą swoją arogancją i charakterem, jakikolwiek, wiesz, dobry, niedobry, to ona w chuj nadrabiała, ona sobie nie dała na głowę wejść. A tutaj mamy, moim zdaniem, do czynienia z dziewczyną, którą jak wygwizdają, a wygwizdzą ją na 100%. Tam będzie, kurwa, gwizd na gwizdzie. Na 100%. Nie wiem, chyba, że coś się wydarzy. No, tu się, kurwa, co 2 tygodnie wszystko w tym internecie miesza. Jak w kalejdoskopie, ale... Dla mnie to jest osoba, która się popłacze, nie? Ja nie mówię, że kurwa, że to jest coś złego, że nie może ktoś mieć uczuć czy coś, ale moim zdaniem ona po tych 2 miesiącach, czy kiedy była ta afera, ona się wpierdala w kolejną rzecz, na którą nie jest gotowa, bo ona na nic z tych rzeczy, w których uczestniczyła, nie była gotowa. Jakby ją to przerasta, kurwa, 40-krotnie. Ona jeszcze nawet nie rozumie, że... Bart Holo przesyła 4 złote i 80. Że na Twitchu rozmawiała i tam było 100 tysięcy osób. Pachnie tu kamerzystą albo krusz. Nie wiem, no. Ja myślę, że przede wszystkim influencerzy też spalili tą Nikitę. Ona nie zrobiła nic, żeby sobie pomóc, a ludzie, którzy są opiniotwórczy w internecie, na przykład jak Boxdel, co się nie zgodził na program, ta afera zresztą z siedzibą Goats, Wardęga, wiesz, i tak dalej, jakby ją w taki ostracyzm, kurwa, influencerski wpierdolili od razu. Jak ja wypierdolę, wiesz, na takiej zasadzie. I to już jest... I to już jakby ludziom też głowy ustawiło. I nie, że ja jej bronię, bo ja uważam, że ona, kurwa, się nie nadaje do niczego, nie? W tym świecie. Nie wiem, czy pamiętacie taką scenę, że wam pokazuję. Dobra, dogadajmy się. 200 zł jako premia ten bezcenny argentyński kaktus. A na chuj mnie ten kaktus! Rozwalił pan komuś bryczkę. Nauczy się parkować w garażu. A ty, koleżko, a? Ciu. I widzisz, i Nikita to jest ten kaktus właśnie. Rozumiesz? I Nikita to jest, kurwa, ten kaktus. Że na chuj nam ten kaktus? Czy Ferrari się rozstał swoim, czy plotki? Nie mam, kurwa, najmniejszego pojęcia. A skąd te plotki wypłynęły? O. Więc no. I ona mogła zrobić wszystko, żeby być, kurwa, ładną roślinką, ale została, kurwa, argentyńskim kaktusem wypierdolonym przez okno influencerskie. Nie wiem, jaką jeszcze analogię mam tutaj użyć. Tylko widzicie, z drugiej strony Cloud został w chuj ładnie przyblokowany przez Fame, bo Fame się szybko poruszył. Zabrał autentycznie najlepszych ludzi z HL-a. Nie wiem, czy... Jak kogoś nie zabrał, to znaczy, że nie chciał. I dla Cloud nie zostało nic. I oni próbują jakichś takich pokrętnych rzeczy. I to mi trochę pachnie tym, co Prime zrobiło, bo Prime został przyblokowany przez to, że influencerzy byli w Fame i w High League'u. I Prime wchodził i mówi tak, my też chcemy jakichś influencerów. No to albo miałeś odrzuty HL Fame, no ale skoro są odrzutami, to znaczy, że nie da się na tym pieniędzy zrobić. To oni mówią, no dobra, to my zróbmy to inaczej. Weźmy kamerzystę, ekipę kamerzystę, Wiolkę, kurwa, Kruszwila, tego, tamtego, zramtego. I wypierdoliłem się to z rąk. Jakby, wiesz, nie potrafili tego utrzymać, bo ludzie powiedzieli, i tam i potem było kółko zamknięte. Nikt tam nie chciał walczyć przez to, jakie osoby tam walczyły, a przez to, że nikt tam nie chciał walczyć, to musieli brać osoby, które chciały walczyć. To było takie kółko, kurwa, zamknięte. I to nadal się utrzyma. Bo wiesz, być może oni teraz galę dobrze sprzedali ponoć, że coś sobie tam zarobili, ale no ja nadal nie widzę, nie wiem, żeby... O, Pasza Biceps poszedł do Prime'u. Wiesz, ktoś o jakimś takim nienagannym wizerunku, nie? Rozumiecie, o co chodzi, nie? Też tak myślicie, czy nie? Wiesz, bo jeśli pomysłem Cloud na to jest, że
Sławomir Peszko będzie tu zapraszać kurwa emerytowanych sportowców. No to ja nie wiem, czy chce to ktoś oglądać. Borek zdradził, że Błażej Augustyn bije się w cloud. Kto? No ale znowu, kto to jest? I nie chodzi mi o to, że to w jakiś sposób trzeba go, że w jakiś sposób ja go chcę obrazić, czy coś takiego, ale co on wniesie do tego cloudu? Wiesz, o co chodzi? Jakby zamiast tego ziomka był, nie wiem, Dawid Czech, to kto zwróci na siebie większą uwagę? Fani piłki będą oglądać, a ich jest więcej niż fanów MMA. Ale ty nie masz, kurwa, totalnie pojęcia, o czym mówisz. Ty w chuj nie masz pojęcia, stary, o czym mówisz. Przeciętny fan piłki nożnej to jest fan kanału sportowego, gdzie jak cokolwiek jest związanego z freakfightami, jak cokolwiek jest związanego z influencerstwem, z youtuberem, ze streamerem, to oni siedzą i napierdalają komentarze, co to jest za śmieć, świat upadł na psy, jak można to oglądać, co to za idiota. Janusz przesyła 4 złote. Więc twój stary nie kupi kurwa klauta, żeby oglądać Błażeja Augustyna, bo kiedyś grał w Legii. Bo on na to lachę po prostu wyłoży. Zrobił sobie tam jakąś mniejszą, większą karierę. W Serbię B, Serię B pograł, w Serie A 17 meczy. Jakby i tyle, no. Wiesz, to nie jest Robert Lewandowski, dla którego pójdziesz coś kupić, no. Zatem myślisz, że ten sam ziomek, który stoi, kurwa, z flagą Polski, na której jest napisane Płock, pod wielką krokwią, przyjdzie i będzie oglądał, jak Piotr Żyła się bije? Nie. I to jeszcze jakby to było w KSW, to spoko. KSW, mocne ziomki. Ale dla takich ludzi jakby to influencerstwo to jest, kurwa, wiesz, to są pasożyty i darmozjady, które i oni nie rozumieją, jak w ogóle można za coś takiego zapłacić. Dla przeciętnej osoby 40+, jakby to wszystko, co tutaj się dzieje, to jest zjebanie naszych czasów. To jest kurwa gówno, to jest upokorzenie i to jest wstyd i hańba. I tak jest. Celowanie w takich ludzi, no kurwa nie. Jak chcesz sprzedać galę, to musisz kurwa bardziej oblodzić w kierunku widza, który to będzie oglądać, tak? Czyli tak do studiów maksymalnie. Więc ściąganie jakichś, wiesz, zawodników, którzy nie są wyhajpowani wśród młodzieży, tylko bo zakopnęli kiedyś piłkę i to widziałeś na stadionie, to nie, kurwa, twój stary nie będzie tego oglądał. A nawet jeśli się tym zainteresuje, to powie, no dobrze, synek, a co to są za ludzie? I ty powiesz, no Nikita, to ona na Urzędniczej była z Magicalem, a on tylko pamięta, jak z Magicalem to aferę gdańską, jak prezydenta zasztyletowali i on powiedział, że dobrze. Wiesz, o co chodzi? To będzie pamiętał albo z tego, że nie wiem, jest tam matka jakaś rozpita, czy Dios psa zabrał i powie, kurwa, synek, co ty oglądasz? Ty jeszcze dostaniesz karę na oglądanie, nie? Autentycznie, kurwa, jak jesteś niepełnoletni, dostaniesz karę na oglądanie, jak będziesz próbował starego zainteresować tym tematem, nie? Więc lepiej mu nic nie mów. No. Albo z uwagi na TVN. Jakby to, że wiesz, my mamy sobie 22 lata, bierzemy smartfon i sobie przeglądamy wszystko i ha, 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 coś nas bawi, coś jakby przyswajamy, coś odrzucamy. No nie. Wiesz, jakby ludzie starsi troszkę inaczej funkcjonują. On sobie pójdzie do roboty, wróci sobie z roboty, usiądzie, nie wiem, machnie piwko albo nie pije piwka, poczyta gazetę, zobaczy sobie jakiś serial i wiesz, na chillaucie, go tam te afery nie absorbują żadne. Dla nich to jest kurwa jakiś, wiesz, pokłóci się może, jak jest już internetowy, to najwyżej się na tematy polityczne na Twitterze trochę wypowie, a nie daj Boże na Facebooku. Jakby to jest zupełnie inny świat. To nie jest tak proste, jak wziąć dwóch sportowców, których kojarzy twój stary, żeby twój stary nagle zaczął jeździć na gale freakfightowe. Owszem, są tacy ludzie. Być może, wiesz, twój tata, twoja mama są bardzo biegli w internecie, jakby też mają troszkę inne podejście niż taki, wiesz, stereotypowy tata i mama. I chuj, wiesz, mają też jakby takie luźniejsze podejście i jakoś to na nich nie wpływa, nie? Macie dobrą relację z rodzicami i jeździcie sobie na gale freakfightowe. Ja też to widuję, no bo byłem na wielu, nie?
No, zdarza się, że do mnie podchodzą, wiesz, 35- czy 40- czy 45-letnie osoby i sobie coś tam gadamy na temat internetu, ale no to nie jest większość. No, to nie jest większość, to jest jakiś procent. To jest tak, jakbyś chciał pójść teraz, wiesz, wśród babcie, które ten kochają Morawieckiego i przetłumaczyć im, że Tusk też jest spoko, bo coś zrobił spoko. Jakby no kurwa nie da się, bo to już jest zakorzenione, już jest taki system myślenia i tego nie zliberalizujesz. Nie da się w żaden sposób. Więc no. Ja nie mówię, że to jest złe, bo każdy kurwa może mieć swoje jakby przeżycia, swoje życie, swoje podejście do życia i tyle. Do momentu, kiedy to nie jest krzywdzące, czy wiesz, nie chodzi i na podstawie tego nie robi komuś krzywdy, to tam chuj, nie wiesz, on może tego nie szanować i tyle. I ty możesz być pajacem z internetu, to możesz być zjebany, bo to oglądasz i tak dalej, nie? Jakby to jest okej. Okay. Wiesz, ty się z nich śmiejesz, bo oglądają TVP Info, oni się z ciebie śmieją, bo oglądasz jakieś kurwa, jakieś małpki w internecie. I spoko. Ale to nie jest rozwiązanie, nie? Moja babcia była zapisem do momentu, aż nie musiała kupić węgla na zimę kosztującą więcej niż jej roczna emerytura. A to akurat też jakby nie jest współmierne. Więc no. Bo poglądy polityczne nie mogą iść... Nie mogą być uzależnione od tego, jakie aktualnie subwencje dana partia daje. Bo jeśli wiesz, jeśli ty jesteś, nie wiem, jeśli jesteś za lewicą, za aborcją, za, nie wiem, za LGBT i tak dalej, to jeśli ceny czegoś wypierdolą, a rząd nie przyjdzie i wiesz, nie zasypie tego pieniędzmi z podatków, to co, nagle jesteś przeciwko? Idziesz głosować na PiS? Czy analogicznie twoja babcia głosowała na PiS, zaraz kurwa za lewicą? Bo węgiel był drogi. Jakby to jest skrajny i niesłuszny. Ja wiem, że ludzie jakby kierują się emocjami bardzo często w życiu i to, co ich aktualnie wkurwi, to oni, wiesz, robią na przekór, ale to jakby nie jest nie o taki poziom procesów logiczno-myślowych mi chodziło. Mój tata był na FM 15, na walce Rafcia na sektorówce, powiedział, że mega spoko wydarzenie. Plus razem ogląda ze mną wszystkie gale od pierwszej. Zna 3/4 osób z tych gal, ale może po prostu jest wyjątkiem. Nie, jakby jest ileś osób, bo ja nawet twarze widzę, nie? Jest nasze taki jeden ziomek, który zawsze przyjeżdża z synem. Zawsze sobie z nimi zdjęcie robię. I on zawsze śpi w hotelu tam, gdzie zawodnicy, nie? I siedzi w lobby, tam oni sobie piją jakieś picia czy coś. Jest kurwa zawsze, na każdej gali. Zawsze. Jego więcej razy tam widziałem niż, nie wiem, niż Pasternaka na fejmie, nie? Bo Pasternak czasami gdzieś tam się zgubi, nie? czy po prostu się z nim nie widzę. Go widzę zawsze. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Jeszcze tu trzeba, moim zdaniem, tak słowem zakończenia, trzeba popatrzeć, jak się rozwinie tutaj sytuacja kartowa i tyle, nie? Wiesz, jedna jaskółka wiosny nie czyni. To też jest prawda. Co skreślisz cloud, bo się bije tam Nikita, to ileś osób to zrobi. Ale myślę, że overall taki pusty nawet hype musieli czymś zrobić, nie?